Siemaneczko, ja jestem Maksymalny 77, a to jest kolejny odcinek z Fima na moim kanale. Dzisiejsze zawody pojedziemy w Gorzowie. Jak mówiłem w ostatnim odcinku, pojedziemy dzisiaj w Polsce na polskim torze, więc zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Ostatnio bardzo głupi błąd. Wywaliłem się w płot i nie udało mi się za bardzo tych zawodów odjechać tak, jak chciałem. Tak więc mam nadzieję, zapraszam Was do tych fascynujących zawodów w Gorzowie. Zaczynamy zawody. Zobaczmy, jak dziś będą walczyć zawodnicy na torze. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie Bachelor, Kasprzak i Time of Indian. Z tymi zawodnikami zobaczy się pod taśmą w pierwszym biegu rozpoczynającym ten cały turniej. Nieodsypane kompletnie pierwszy bieg tego w ogóle meczu. Ogólnie testuję teraz nowe ustawienia mikrofonu, więc możecie powiedzieć, czy jest lepiej, czy gorzej. Mam nadzieję, że lepiej. W niebieskim Krzysztof Kasprzak. Ale już bez gadania, startujemy te zawody w Gorzowie Wielkopolskim. Powiedziałem jak jakiś bot, ale nieważne, lecimy. Pierwszy bieg. Dobra. Spokojnie, jedziemy, napędzamy się. Wow, ale mnie w płot wyrzuciło lekko. Dobra, teraz tędy. Okej, okay, napędziłem się już na Taję Findena. Teraz jestem trzeci. Gonię Troja Bachelora, który na razie trzyma drugą pozycję. Kasprzak na prowadzeniu w kasku niebieskim z bardzo dużą przewagą. Nie wiadomo, czy uda się dogonić Żagarowi Kasprzaka. Teraz duży błąd. Duży błąd! Wow, ta banda ostatnio mnie nie lubi na tym łuku, co? Nie wiem, dzisiaj nie umiem się wysłowić, mam w głowie mega fajny komentarz, a mówię kompletnie inne rzeczy. Ale Kasprzak wygrywa ten bieg z naprawdę dużą przewagą i ja na drugim miejscu, Troy Bachelor na trzecim i Taiwu Finden czwarty. Zobaczymy, jak pójdzie mi drugi bieg, czyli teraz Chris Harris, Dzika Karta oraz Iversen. Z tymi zawodnikami spotkam się w moim drugim biegu, a będzie to bieg siódmy całego meczu. Przełożenie było dobre. Przełożenie było dobre, tylko ja zepsułem wszystko, podniosło mnie w pewnym momencie i po prostu wjechałem w płot, a to mnie bardzo spowolniło i spowodowało, że Kasprzak był już niedościgniony. Ajdź, czekajcie, trochę bardziej zostanę. Dobra, teraz może być. Dobra, na razie fail na początku, Matej Żagar jest ostatni i goni całą stawkę, na razie bardzo ciasno, jeżeli nie patrzeć na Żagara, który się tam stuje z tyłu. Próbuje jakoś dogonić, próbuje nabrać prędkości Żagar, ale nie wychodzi mu to za dobrze. W tym momencie nawet udało mu się nabrać tą prędkość i dogania pierwszego zawodnika, który utrzymuje trzecią pozycję, czyli Chris Harris, Dzika Karta na drugim miejscu. A na prowadzeniu otwiera stawkę Iversen w kasku białym. W tym momencie atak na Harrisa po małej przez Żagara i teraz goni. Ostatnie kółko. Chyba nie uda się już Żagarowi nikiego w tym biegu wyprzedzić. Teraz może mała? Nie, nie będzie chyba Żagar już ryzykował. Jeden punkt w siódmym biegu. Zobaczcie, bardzo ciężko się zdobywa punkty. Iversen wygrywa bieg i Dzika Karta jest przede mną, naprawdę ciekawie. Harris ostatni, co prawda, ale i tak, to jest naprawdę mały, jeden punkcik. Lepiej zawsze niż zero oczywiście, ale no zobaczcie, ledwo po drugim moim biegu wchodzę do ósemki. To jest naprawdę ostatnio rzadki widok i w tym momencie w ogóle z tej ósemki wypadam gdzieś na dziesiąte miejsce. No w tym drugim rzędzie rzadko bywam. No ale dzisiaj faktycznie te rozpoczęcie, to jest dopiero drugi bieg oczywiście. Jeżeli dostanę się do finałów, mam 7 biegów. Tak więc mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj dostać. Mikael Jebsen-Jensen. I mamy kolejny bieg teraz. Ładny start.
Jonasson na drugi Janowski oraz trzeci Jebsen oczywiście na końcu stawki Żagar, który chyba nie dogoni nawet trzeciego miejsca. Kurczę, no, to nie może tak wyglądać, to nie może tak wyglądać. Naprawdę mogę stracić, szczerze mówiąc, z tego mistrza świata. Jak na razie zamykam stawkę w tym biegu, ale na razie buduję tak prędkość, że jest szansa, że nawet ten bieg mogę wygrać. Oczywiście nie mówię, że wygram, ale jest taka szansa, ponieważ są jeszcze dwa kółka tak naprawdę, dobra, jedno. I teraz jeszcze Jebsen, przesuń się, przesuń. Psujesz mi mój piękny obraz, moją wizję tego biegu, który teraz właśnie się kończy. Na pierwszym miejscu piękny atak Żagara, pięknie pojechał. Dobra, to mi się podobało, takie biegi mogę jechać, naprawdę ładne, ładna pierwsza pozycja, podoba mi się. Bardzo ładny bieg, oczywiście pokażę powtórkę, tutaj przewinę, bo tak naprawdę dopiero akcja zaczęła się na trzecim kółku. Tutaj dopiero na czwartym kółku kogokolwiek wyprzedziłem, tutaj nałożyłem lekko Jebsena, przynajmniej miałem taki plan. Tutaj mi wjechał przed nos z deflektorem, ale udało się na tyle napędzić motocykl, że jeszcze się udało wyprzedzić tego Duńczyka. W tym momencie atak na Janowskiego oraz Jonassona na jednym łuku. Nie miałem innego wyjścia. To był ostatni łuk tego biegu i musiałem zaryzykować, ale się udało. I wygrywam bieg 11. Na razie najwięcej punktów ma Kasprzak. Ja mam 6. Mam na razie 5. miejsce w tym meczu, ale jeszcze ten półfinał nie jest pewny. Muszę uważać i być czujny, ponieważ teraz Andreas Jonsson, Hampel oraz Greg Hancock, naprawdę mocna stawka w tym biegu. No Grand Prix, każdy bieg jest ciężki. Zaczynamy bieg 15, w tym momencie pod taśmą stoją Andreas Jonsson, Żagar, Hampel oraz Greg Hancock. Greg Hancock też może pokazać, co tutaj potrafi, ale najbardziej jednak mimo wszystko z tej całej stawki obawiam się Jarosława Hampela, który najczęściej pokazuje mi chyba, jak dobrze można jechać na tych torach żużlowych. Szybciej startuj teraz, Żagar, zwrotki pal szybciej. Nie, bo naprawdę, dokończając o tym Hampelu, to naprawdę wydaje mi się, że Hampel bardzo często ma ze mną takie biegi bardzo dobre. Przynajmniej w tym sezonie. Albo się mylę, albo faktycznie, nie wiem, po prostu mam respekt do tego nazwiska, kiedy z nim jadę. Dobra, lecimy. Ej, nie dogonię ich chyba. Dobra, skupienie teraz z mojej strony. Dobra, dawaj, dawaj, motorek, nie chcę zera, nie chcę zera. Tak! Ale atak, na ostatni łuk wydarłem ostatkiem sił. Dwa punkty. Ten mój motocykl mówił takie, nie, nie, ja chcę wolniej. A ja mówię, nie ma wolniej, jest szybciej. Naprawdę tam pod koniec docisnąłem ten motocykl do kredy strasznie, zobaczcie. Tutaj wchodzę już taki zdeterminowany na maksa. I tutaj, patrzcie jak po kredzie, w ogóle ja już nawet nie patrzę, że ja mogę wyjechać z toru. Ale tutaj zobaczcie. Ja byłem tak zdeterminowany, ja po prostu nie myślałem już o tym, że ja mogę wyjechać. To oczywiście nie było mądre, ale tutaj patrzcie, puszczam ten motocykl. To było takie, ja nie chcę jedynki, ja nie chcę drugi raz w tym meczu przywieźć jedynki. Ale udaje się przywieźć dwójkę, udaje się wyprzedzić Hampela. I bieg 15, udany. Dwa punkty tylko za Andreasem Jonssonem. Nie zamykam stawki. Chyba byłaby to pierwsza zerówka w historii, gdzie nie po wykluczeniu, jakby, że wyjeżdżam z toru, taśma, defekt albo upadek, przywożę zerówkę. Pierwszy raz by chyba takie coś się stało w historii tego kanału, ale na szczęście ten moment jeszcze nie nadszedł. Kiedyś to na pewno się zdarzy, ale nie w tym biegu, nie dzisiaj, mam nadzieję. Jeszcze kilka biegów, trzy biegi przede mną. A w tym spotkam się pod taśmą z Hampelem. Co ja mam z tym Hampelem? Z Holderem, Jasonem Doylem i Petersenem. Ja z pierwszego pola, zobaczymy jak mi pójdzie. Taśma poszła w górę. Ja zostaję oczywiście jakieś 2 sekundy, myślę, że będę zostawał. No i lecimy. Żagar oczywiście zamyka stawkę.
To już jest bardzo często słyszane i jestem naprawdę bardzo daleko. Podniosło mnie na tym motocyklu, to było naprawdę dziwne. Rzadko się zdarza, że na najsłabszym motocyklu kogokolwiek podnosi, ale Max potrafi. Max potrafi podnieść ten motocykl, chociaż nawet nie specjalnie, ale potrafi. Chodź, banda, odczep się, odczep. Ostatnio już mi pokazałaś, jaka jesteś zła i niedobra. Dobra, mamy jedno kółko, jestem na dobrej pozycji. Doyle Holder, teraz! Tak! Ojdź, banda, dobra, jest! Wygrane! Szczerze mówiąc, czułem to, że to wygram. Nie mam za bardzo tutaj co do powiedzenia. Oczywiście nie mówię, że o kurczę, ale jest super. Ale po prostu atak był udany, dlatego że zrobili mi bardzo dużo miejsca. Tak naprawdę, gdybym zepsuł ten atak, to nie wiem, co bym zrobił. Bym się chyba załamał, ponieważ tam mi zrobili tyle miejsca. Zobaczcie, jak pojechał teraz Jason Doyle z Chrisem Holderem. W tym momencie oni jadą środkiem toru, kompletnie zostawiając mi wolną przestrzeń w krawężniku. Nic nie pilnuje krawężnika, tak więc ja tam wjeżdżam. Na pełnej prędkości podjeżdżam jeszcze Chrisa Holdera, który musi poszerzyć swój tor jazdy, wyjechać na bardziej nasypaną część toru. Kompletnie wybija go to z rytmu, no i w tym momencie... Tutaj jeszcze mój błąd pod koniec, ponieważ wjechałem w bandę i to nie powinno tak wyglądać, ale i tak. 3 punkty przywiezione i bieg 19 wygrany. Andreas Johnson Pettersen oraz Tyu Finden, sama najlepsza 8 spotka się w tych dwóch biegach. Ja oczywiście, mam nadzieję, przejdę do półfinałów. Zobaczcie, Andreas Johnson i Krzysztof Kasprzak, 5 startów, 12 punktów. Ja w 5 startach, 11. Tutaj już czuć ten smaczek tego wyzwania, które jest naprawdę trudne i naprawdę zarazem ciekawe. Dobra, mamy Andreas Johnsona, Petersena i Tyu Findena. Ja drugie pole. Nie, trzecie, dobra, to dobrze. Wolę trzecie niż drugie. Dobra. Lecimy. Nie wiem, co zrobił Johnson, ale na razie jedzie po płocie. I ledwo utrzymał motocykl, ale udało mu się jakoś z tego wyjść. Ja jadę na razie ostatni, daleko, far, far away za wszystkimi. Drugie kółko już za nami, a ja jadę dalej z tyłu i nie nadrabiam. Popełniam mnóstwo błędów teraz. Nie mogę się napędzić na tyle, żeby zdobyć tą drugą pozycję. Chyba napędzę się tylko i wyłącznie na Andreasa Johnsona, o ile się napędzę w ogóle na Andreasa Johnsona, bo jak na razie tego nie widzę i chyba, nie chcę na razie mówić, ale chyba drugi mecz z rzędu nie dostanę się do półfinałów, a raczej do finałów, ponieważ ostatnio się nie dostałem do półfinałów, a dzisiaj chyba się nie dostanę do finałów, niestety, tutaj nie ma już ratunku. Przegrywam ten bieg, pierwsza zerówka chyba w historii tego kanału. Niestety, szkoda, ale nie wiem, no, nie miałem prędkości w tym biegu. Nieważne, którą ścieżką bym nie pojechał, nie miałem kompletnie prędkości. Ile ja zostałem na starcie? 2,5 sekundy, naprawdę bardzo długo, ale to nie zmienia faktu, że i tak byłem wolny i popełniałem mnóstwo błędów. Bardzo dużo błędów popełniałem na trasie i tutaj nie ma usprawiedliwienia to, jak długo startowałem, tylko po prostu... Zobaczcie, jak mnie miota. Tutaj zaczął wchodzić taki pewien punkt, który nazywa się strach. Ja po prostu zacząłem się bać, że przegram ten bieg. A kiedy zaczynasz się bać, automatycznie przegrywasz, bo popełniasz takie błędy, no, które zaczyna ci szarpać po torze. Nie wiesz, co się z tobą dzieje, próbujesz się napędzić w tym popłochu, ale ci nie wychodzi, nie da się napędzić. Zobaczcie w ogóle, co tutaj było na tym ostatnim łuku, w ogóle mnie szarpnęło jakoś dziwnie. Tutaj nie było ani grama płynnej jazdy, która była zaplanowana, dobra i fajna. Niestety, bieg półfinałowy przegrany, a to oznacza, że mam 11 punktów. Petersen ma 13, Holder ma 11, Greg Hancock 14 i Tyu Finden 15. Ja tracę dużo punktów w tym Grand Prix,
ale to nie zmienia faktu, że dalej mam mistrza świata na tą porę. Grand Prix w Gorzowie zaliczam do, no jednak, troszeczkę udanych, ponieważ biegów było dużo ładnych, ale troszeczkę też nieudany, ponieważ zobaczmy, że dużo błędów. Bez błędów nie nauczysz się dobrze jechać, jakby nie patrzeć. I to jest nauka na przyszłe sezony, czy tam nawet mecze Grand Prix. To był mój słabszy dzień. Pierwsze, ósme miejsce przywiezione w tym sezonie Grand Prix. To Grand Prix w Gorzowie nie było najłatwiejsze. To był bardzo trudny mecz, ale i tak wychodzę z niego z bardzo dużą ilością radości mimo wszystko. Bardzo dużo udanych ataków, które przeszły idealnie tak jak chciałem. Niektóre przeszły gorzej, ale właśnie na tym polega Speedway. Czasami atak, który jest ryzykowny, może zadziałać, a czasami może w ogóle wyrzucić cię od środkowa na zewnętrzną część toru. Stracisz całą prędkość, ale potem napędzisz się w ogóle nie wiadomo skąd, złapiesz prędkość i lecisz po pierwsze miejsce. Tak więc tak wyglądało w Grand Prix w Gorzowie. 8 miejsce, 1350 monet zarobionych. I następne zawody w Krsko. Bardzo długim torze i dosyć trudnym. Przez wielu graczy jest to tor niezrozumiały. Ja ten tor nawet rozumiem i jest nawet przeze mnie ten tor lubiany. Tak więc widzimy się za tydzień w Krsko. Pokażę wam jeszcze tutaj tabelę. Chwila, czemu się nie chce odpalić tabela? Halo. O, jest. Tak więc ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału, tam na dole czerwony guziczek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Miłego dzionka wam życzę. Cześć!